Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Stalkera. Moi drodzy, jedna rzecz do zaznaczenia, prawdopodobnie zobaczycie dzisiaj dwa odcinki na kanale, ponieważ siadam sobie na trochę dłużej nagrać, trochę dłuższy odcinek, więc będzie to pewnie jedno nagranie podzielone na dwie części w celach optymalizacyjnych oraz zarobkowych. Dziękuję za uwagę, ale kontenciku będzie tyle, ile będzie. Moi drodzy, Stalker... Nadal lecimy przed siebie, moje gardło tutaj nie chce chyba ze mną na początek nagrywania współpracować, nadal prujemy przez zonę, a ja widzę w waszych komentarzach, które mam teraz z lewej strony, taki respons, tyle informacji, porad, dokładnych informacji wręcz, dotyczących tak wielu rzeczy, że jestem oszołomiony i w sumie bardzo szczęśliwy. Jedyne, co może mi teraz przeszkodzić, to poziom trudności tego stalkera oraz skopany system AI, który mi respawnuje przeciwników zaraz przed nosem, za każdym razem jak gdzieś tylko wejdę, chociaż już widziałem mody, które to naprawiają, po prostu oddalając odległość spawnowania, ale powiedzmy, że będę skanował cały czas jakby community modowe, żeby mieć pełną pewność, że jestem na bieżąco. Na razie nic nie zmieniłem. Więc, cóż mogę powiedzieć, zostawcie łapę w górę, a ja ruszam do tego przeklętego budynku, który pewnie, no cóż, obdaruje mnie horrorami i jakby niestety sennymi przygodami na następnych parę dni. Zobaczymy, bo tego nie jestem akurat pewien. Naszym zadaniem teraz jest w ogóle dotrzeć do sfery, wejść przez ten budynek. Prawdopodobnie sfera to jest to miejsce, może to miejsce, nie mam zielonego pojęcia, czy ja w ogóle przejdę tędy, czy coś tutaj, jakieś zwłoki żołnierzy, może to będzie jakieś wejście, podejście, przejście, nie mam pojęcia. Tak więc wszystko się okaże. Dostałem od was dużo informacji, uwaga, na temat zadania związanego z polem maków i ja bardzo chętnie sobie to zadanie oczywiście wykonam. Ty, tego to mogę wziąć w sumie na sel, haha. O, 46%, ale zawsze coś. Dostałem od was też informację, że można bronie rozładowywać, kiedy leżą na ziemi, co jest w ogóle świetną informacją i nie wiem, jak doszło do tego, że ja kompletnie tego nie zauważyłem, nie odczytałem wręcz na ekranie, bo by się na ekranie pojawiało. I podobno jest, jeżeli tylko R przytrzymam, to jestem w stanie rozładować broń bez podnoszenia jej, co mam nadzieję będę miał okazję wykorzystać i niekoniecznie będę musiał to podnosić, rozładowywać, a potem wywalać, chociaż pod jakimś kątem jest to ciekawsze jakby do klikania. Tak więc zobaczmy, co znajdziemy w całym tym miejscu. PDA, wiadomość do Sidorowicza. To już druga i ostatnia dostawa bez zapłaty z góry. Nie oszukałem chomika tylko po to, żebyś mi marudził nad uchem. Albo mi zapłacisz, albo zwinę interes i dam znać tatkowi Suchin. Okej, okej. Lećmy zatem dalej, kolejne informacje się zbierają. Nie wierzę w to, że w tym świecie albo po prostu w zonie znajdują się obszary, które są podziemnymi bunkrami z malutką ilością światła, które nie kryją w sobie potworności. Dlatego ja co chwilę naciskam F5, szykując się na najgorsze. Biorąc pod uwagę, że pijawki potrafią znajdować się w najbardziej randomowych miejscach i bronić najbardziej popieprzonych miejscówek, no to obstawiam, że ta miejscówka się jak najbardziej do popieprzonych zalicza. Mamy tutaj za to dużo pudłów do rozwalenia. Czy ja mogę tutaj kucnąć i to rozwalić? Czy to są w ogóle rozwalarne pudła, czy mi się tylko wydawało? Nie, one chyba tylko tak po prostu wyglądają. A to? O, to za to da się rozwalić, ale o! To jest wódeczka, nie wódeczka? Dobra, kurwa, nie podoba mi się to, co tutaj słyszę. Halo! Dlaczego jakieś dziwaczne gdzieś tam się stamtąd wydobywa? Czy ja chcę tam iść? Może najpierw tutaj mamy kolejne ciała, które możemy przebadać. Pikanie anomalii, przepraszam bardzo, tutaj są ludzie prętami poprzybijani. To jest najlepszy znak, że powinienem być jak najdalej od tego miejsca, ale niestety chyba nie będę miał takiego luksusu tutaj. Trzeba wszystko... O nie! O kurwa! To jest ten chuj, o którym mówiliście, ten, który będzie rzucał we mnie rzeczami, a ja sam nie mogę go nawet zobaczyć. O Jezus Maria, ale powiedzieliście mi, jak go śledzić, tu! O! Tutaj się znajduje, chyba! Powiedzieliście, że będzie widoczna taka poświata i powinienem strzelać w poświatę! To jest kurwa on, jak nic! Ale gdzie on niby teraz jest? Tam? Bum! Ty, chyba widziałem krew? Chyba widziałem krew? Nie mam zielonego pojęcia, muszę przeładować broń. Halo, panie mutancie, nie strzelaj we mnie, nie rzucaj! Gdzie jesteś? O! Dobra, jak on mi tym pierdolnie, to mogę mieć potencjalnie przewalone. Aha, nie przeładowałem. Jeb! O! O chuj, dwa strzały mogę przecież z tego shotguna obrzyna oddać szybkie. O! Oberwałem! Dobra, mam ledwo życie, nie zauważyłem nawet. Szybko, apteczka! Przerwałem apteczkowanie, ponieważ zacząłem sprintować. Gdzie ten pajac jest? Dalej tu? Czy to jest w ogóle on? Ała! Znowu oberwałem w dupę jakąś skrzynią. Dobra, przeładowanie. Muszę się go pozbyć, ponieważ nie będę w stanie tutaj, kurwa... O! Przeruchał mnie! Nie będę w stanie swobodnie eksplorować, jeżeli on będzie mnie cały czas tutaj rypał. Dobra, jeszcze jedna apteczka. Wycofał się w tamtą stronę, ale ja cię, kurwa, widzę. Ej! Dobra, widzę cię, ale mam nieprzeładowaną broń, byku! O, kurwa, czy on też jest niewidzialny, czy on jest jakimś... O! Czy on jest czym?
O, to jest ten! To jest ten, który wymordował moich ziomeczków w tamtym... No, ziomeczki, nie do końca były to chyba moje ziomeczki. To jest ten, który ich wszystkich wymordował w miejscu, gdzie ten jeden monolicista był. Jak on przerażająco wygląda! Wyględny z ciebie kolega! Ma jedną niby nóżkę, drugą jakąś mackę, jedna ręka jest nieobecna, druga trochę normalna, jeszcze buja teraz do mnie głową. Zsij mi pałę, panie znikający telekinetyku. Dobra, teraz możemy w spokoju poprzeszukiwać te ciała, co? Tutaj mogę wziąć w sumie wszystko, od razu sobie rozładować tego karabajna. Mamy trochę już tutaj rzeczy do podniesienia. Mówiliście, żebym w sumie nie porzucał moich artefaktów, które potencjalnie będą mi dawały nośność, chociaż ja już tamten chyba sprzedałem, nie jestem pewien, czy to nie jest ten, który sprzedałem i one mogą się przydać w momencie, kiedy po prostu nie mogę już podnieść większej ilości rzeczy. Dlatego być może będę się tego trzymał, kiedy znajdę kolejny taki, bo tego to już chyba pozbyłem, wydaje mi się, tak więc przykro mi, do widzenia. Ale na przyszłość dobra informacja. Dobra, typo załatwiony, czy ja mogę teraz... Kurwa, telefonem chyba we mnie rzucił w którymś momencie. Czy ja mogę teraz z jakąś dozą spokoju przeeksplorować to miejsce, przeszukać te wszystkie ciała? Czy będzie tu kolejny mutant, który będzie chciał mnie jakkolwiek wygrzmocić? Potencjalnie tak. Ale mam nadzieję, że nie. Powiedzmy, że jeden bunkier powinien mieć jednego dzikiego mutanta, który będzie go bronił, a potem będziemy mieli spokój. Co wy na to, deweloperzy? Możemy się tak umówić, że tak będziemy operować? Tutaj coś było, ale zniknęło. Dobra. Pojedynek zakończony. Gdzie ja tutaj jeszcze mogę pójść? Skomplikowany trochę ten bunkier. Chciałbym pójść, powiedzmy, w każde miejsce, które można tutaj przebadać, ale nie chcę też, wiecie, wejść w jakiś korytarz, który mnie doprowadzi tak daleko i przez takie trudności, że nie będzie opłacało się wracać. Ale dobra, to jest tylko jakieś małe miejsce. To też mogę wziąć na sel! Dobra, ale moment. Odłóż wszystko, wyposaż ty, a tego nie było... Moment, czekajcie. Odłóż i... Nie, jeden chcę odłożyć, jeden upuść... Ten jest do rozładowania, ten jest do rozładowania. Nie, żaden nie jest do rozładowania. Dobra, świetnie, dwóch karabinów, to się nie spodziewałem. PDA żołnierza. A to jest dźwiękowy PDA. Is everything sorted at the ribs? Affirmative, sir. All squared away. Copy that. Now, make your way back and keep this hush hush. My lips are sealed, sir. Okej, okay, dostaliśmy kod w takim razie. Kod wejściowy... O kurwa, ile rzeczy! Kod wejściowy prosto do sfery? Czy to nie jest aż za dużo? Czy ja nie zostałem za bardzo obdarowany w tej chwili? What the fuck? Ha, intrygujące. No dobra, trochę lutu, cała masa amunicji, ale do rzeczy, które niekoniecznie w tej chwili mi się jakoś specjalnie przydadzą. Mam strasznie mało niestety pocisków do mojej strzelby. Jasne, walka z mutantami na bliski dystans wymaga ode mnie najczęściej wydupcenia potężnej ilości pocisków strzelbowych. Nie wiem, czy nie lepiej by było tego to zrobić karabinem w takiej sytuacji, bo kiedy widzę takiego grzmota, no to łatwiej pewnie by było mi po prostu wydupcyć w niego serię, bardziej niż próbować pojedynczymi strzałami cokolwiek osiągnąć, no ale skończyło się tak jak się skończyło. Powiem wam, czasami ta gra naprawdę ładna potrafi być. Kiedy patrzę się na te słoneczne po prostu promienie zachodzącego słońca, wychodzę z tych bunkrów. Uwaga, czas na test. Chciałbym przejść sobie przez to miejsce. Powiedzieliście mi, że trąba powietrzna to jest artefakt, który ma ukryte działanie. Ukryte działanie polegające na tym, że anomalie grawitacyjne nie zadają mi obrażeń. Specjalnie zapisałem grę, żeby przetestować waszą teorię. Kurwa, nie myliliście się! Mogę w nie wchodzić, mogę nie wchodzić, mogę je omijać, one mnie wciągają, one mnie tutaj manipulują mną, ale nie zadaje mi obrażeń, to jest niesamowite, pierdolę, nie sprzedaję go. Jeżeli znajdziemy kolejne pole, w którym będzie cała masa anomalii grawitacyjnych, będę mógł sobie po prostu przez nie śmignąć i ominąć biedę driftem. Za siedmioma pieczęciami wejdź do sfery. Uuu, to jest tajne wejście do tej sfery, co? Nowiuteńska skrytka po raz ostatni uratuje wam dupska... No dobra, cóż mi chyba pozostaje innego, jak po prostu wdupcyć się tam do środka tej sfery. Nie wiem, jakie będą tego konsekwencje. Plan mój Hermana spalił na panewce, tererere, szukamy spawacza w każdym razie i dostaliśmy chyba ewidentnie teraz drogę na wejście tam jakoś po kryjomu, od tylca. Czy tak faktycznie będzie, nie mam zielonego pojęcia, ale chodźmy przed siebie. Kolejna dobra porada. Poza całą masą instrukcji, jak najlepiej, najoptymalniej i z najlepszym zyskiem wykonać zadanie związane z polem maków. Nie wiem, czy uda się to zrobić teraz. Nie wiem, jak dużo czasu mi pożre sfera. No to bardzo chętnie go sobie wykonam tak, żeby... O. Chłopaki, stalkerzyki biegną prosto do tych żeber. Halo. Czy oni mnie widzą? Kucnąłem. Specjalnie, momentalnie kucnąłem. Czy oni są ze sfery?
Nie wdałem się w tej chwili w żadną walkę z nimi, co jest w sumie chyba lepszym wyjściem, niż napierdalanie się w tej chwili. Jasne, mógłbym zdobyć może jakieś zasoby, gdybym się z nimi tam wdał w strzelaninę, ale może lepiej tego nie robić. Kierujmy się w stronę tego wejścia, które dostaliśmy zaznaczone. No i zobaczymy, co dalej. O czym mówiłem? Tak, dużo instrukcji co do pola maków. Instrukcje nawet, gdzie jest ta cała maska, którą mogę znaleźć w oborze, że to jest w lewej oborze na końcu po prawej, tak więc może też się tam wybierzemy, ale... powiedzieliście mi też, że jak jest ta wielka anomalia, która przyciąga, to ja tam mogę się poruszać. Coś tam jest do znalezienia i potencjalnie potężnego. O, kwasiwo. Potencjalnie potężnego, aczkolwiek muszę po prostu kryć się za samochodami, żeby móc tam się w ogóle jakby poruszać. Hops! O kurwa, dobra, kwasiwo trochę mnie tutaj przeżarło, zeżarło. Nie, nie było tutaj żadnego artefaktu niestety. Ale udało się, przebyliśmy tę ścieżkę. Pocisku do pistoletu mam tyle, pikanie cały czas mi na dupca. Schowajmy zatem skaner, jeszcze jeden zapis gry, a nie można. Dobra, jaki był ten kod? Dobra, i inaczej, inny test. Mam ten kod. Czy mi go podpowie, kiedy jestem tutaj? Nie. Czy mogę użyć dziennika, kiedy jestem na ekranie kodu? Nie. 2765. Nie jestem dzisiaj zlekowany, ale może się uda. 2765. Jakbym nie zapamiętał czterech cyfr na 3 sekundy, to naprawdę jest to już chyba sytuacja, w której powinienem szukać profesjonalnej pomocy i to takiej trochę nawet bardziej zaawansowanej. Czy ja chcę wyłączyć latarkę w tym miejscu? Ja wchodzę do pierdolonej bazy pełnej przeciwników od tylca, potajemnie. A przypominam wam, jak wyglądała moja ostatnia konfrontacja z ludźmi, którzy byli z tej bazy, ponieważ... O! Szczurki? A, zdecydowanie szczurki. Bo jestem przekonany, że niestety ta banda pojebów, która mnie atakowała w pewnym momencie, ta, która mnie zabiła po raz pierwszy 4 razy, kurwa, ile ich tu jest? To właśnie byli bohaterowie tej bazy, a raczej, nie wiem, pracownicy, nie pracownicy. Kurwa, przecież tutaj są ludzie z kości objedzeni. A ja nawet nie potrafię ani jednego tego szczura trafić. Dobra, na szczęście padają na jednego strzała, ale wydaje mi się, że dobrze by się było ich pozbyć, jeżeli mam jakkolwiek marzyć o tym, żeby tutaj przejść. Tylko gdyby jeden szczur oznaczał jeden pocisk, byłoby prościej, ale nie potrafię ustrzelić ani jednego. To może sobie weźmiemy w takim razie tego grzmota i spróbujemy... O, wiecie co? Przecież ja mogę sobie przyłączyć tryb strzelania na jeden pocisk, żeby się upewnić, że nie zmarnuję ich więcej niż naprawdę potrzebuję. Pociski do pistoletu paradoksalnie wydają mi się być teraz dla mnie cenniejsze niż, wiecie, 150 pocisków, które mam do tego karabinu. Jasne, nie chcę ich marnować. Jeżeli myślicie, że ja przypadkiem, znaczy specjalnie nie trafiam w te szczury, mylicie się. Nie trafiam w nie, bo kurwa nie potrafię w nie trafić. Ale dobra, powoli umierają. Ale one też w taki erratyczny sposób, kurwa, skaczą, że mnie po dupcy zaraz. Dobra, ten w dupę trafion. Ten też nie żyje. No kurwa, mam wrażenie, że one są chyba napełnione radiacyjnymi umiejętnościami dodżowania moich pocisków. Jeżeli ja ich tutaj nie załatwię, to one mnie tak przeżrą zaraz, jak tylko zejdę na dół. Dobra, gdzie jesteście? Celownik jest fantastyczny, bardzo go lubię, ale nie zmienia faktu, że szczury mnie kurwa nienawidzą. Szczególnie takie zmutowane przez zonę. No widzicie, one się kurwa gliczują, nie nazwałbym tego nawet erratycznym bieganiem. One nie wiedzą kurwa, co mają same ze sobą zrobić. O, ten uszczelony, ten też... Kurwa, chciałbym umieć lepiej strzelać w gierkach. Dobra, ten też złapany. Największy minus celowników holograficznych z takim, wiecie, z taką grubą obudową i grubą ramką jest to, że ta ramka po prostu dużo miejsca na moim ekranie zajmuje i to potrafi mi troszeczkę zepsuć moje celowanie, bo chciałbym mieć cały ekran wypełniony po prostu puściutkim celownikiem z kropką na środku, byłoby idealnie. Może muszka i szczerbinka by tutaj, wiecie, moje pragnienia zaspokoiła, ale na razie... Zignorujmy. Dobra, większość szczurów chyba wymordowana. Miałem wrażenie, że jakiś jeszcze mi się tam niestety odwinął. To są te kości? Kurwa, zastanawiałem się, co ten odgłos wydaje, ale ewidentnie mogą to być te kości albo resztki, które wszędzie tutaj leżą. Czy mogłem zejść tutaj, przebiec po prostu i mieć spokój? Pewnie tak. Gówniana woda, która będzie pewnie jeszcze mi nadawała syfu / tyfilis za każdym krokiem, jaki będę tutaj wykonywał. Ale może nie, skradamy się do bazy. Ciekawy jestem, jak szybko znajdziemy tutaj spawacza. O! Kurwa. No nie, on mi krwawienie jeszcze nałożył. Szczur jebany, wiedziałem, że jeden zwiał. O! Dobra, bye bye. Czy ja muszę się zabandażować? No jeżeli... O ho ho!
Jeżeli się nie zabandażuję, to mogę mieć za chwileczkę problem, niestety. Przeskoczmy sobie tutaj. Są kolejne szczury, nie wydaje mi się. Dobra, jolo. Bandaży mam 23 sztuki. Lepiej się zabezpieczyć przed nadchodzącym znikaniem mojego życia. Więc sobie tego bandaża wykorzystam. Ale oj! Kurwa! Nienawidzę cię, szczurze. Kurwa, kolejny! Jak bardzo te skurwysyny będą mnie... O, jeden? Drugi? Kurwa, one padają na jeden strzał, ale tak bardzo nie mogę ich trafić. Jeszcze jeden bandaż w takim razie. Przepraszam. Jak mnie ci przeciwnicy tutaj ludzcy zauważą, to będą tylko ciągle cisnęli ze mnie bekę. Przecież ja muszę być cały pokłuty apteczkami i o! Obłożony jebanymi... No nie, no nie. Obłożony, kurwa... Calutki jestem bandażami, pokłuty strzykawkami, ślady pewnie jeszcze po kiełbasie na moich ustach zostały, jak nic. A, no dobra, czy jestem dobrym stalkerem? To akurat jest wątpliwe. To jest pytanie, na które odpowiedź nie jest do końca jasna. Obstawiam, że może brzmieć nie, ale nie będę sobie aż tak w tej chwili dyskredytował moich dotychczasowych osiągnięć. Ile pocisków zużyłem tutaj? Na 10 szczurów? 40? Może nawet więcej. Co się dzieje tutaj? Mogę tutaj przejść? Nie. Co to jest? Uchwyt na rower do mieszkania w bloku? Co ja, kurwa, tutaj znajduję ciągle? Nie wiem. F5. Proszę, nie dawajcie mi już... Przepraszam, czy ten zapis był przed użyciem apteczki, czy po użyciu apteczki? Dobra, chuj, trudno. Nie trafiłem we wsada. O, kurwa, dobra, nie. Biegać tutaj niekoniecznie chcę. Zużywając jednocześnie apteczkę. To jest dobry początek całego tego nagrania, naprawdę. Nagrywam dzisiaj trochę wcześniej niż mam zwykle w zwyczaju. Tak więc może po prostu ruchy mojej ręki nie są do końca dopasowane do tego, jak zwykle się czuję, kiedy zaczynam nagrywać. Wiecie, rozumiecie. Rozjazd tego, do czego umysł jest przyzwyczajony, a na co go w tej chwili wystawiam. Ja znajdę tutaj coś, może jakąś torbę z zapasami, może w którejś będzie 600 pocisków do pistoletu i będę musiał się tym w ogóle już przejmować, czy mi się pociski skończą, czy nie. No to się dopiero okaże. Ale muszę przyznać, ta broń do walki pojedynczymi strzałami całkiem niezła. Mam do niej niemało amunicji. Jeżeli się zmienię na drugi rodzaj amunicji... Mam ten drugi rodzaj amunicji? Nie mam? Czy mój bind przestał działać? Bo to jest na tryb strzelania. Nie chcę ani auto, ani tego, ani tamtego. Muszę zaufać moim umiejętnościom headshotowym. Ale amunicji drugiego rodzaju chyba nie mam akurat do tego. Chociaż widzę tam dwie kropki. A nie, to wykorzystuję tą czerwoną amunicję. 9-19. To nie jest to samo, co jest wykorzystywane przez pistolet? Nie, nie wydaje mi się. Dobra, tutaj za to mamy skrzyneczki z amunicją. Kurwa, nawet nie potrafię nożem trafić w karton. Nawet nie karton, tylko drewno. Dobra, trochę śrutu, trochę tego, trochę tamtego. Czyli shotgun, co? Miałem ile? 9 pocisków? Całe dwa! Całe, kurwa, dwa! Niesamowicie. Żyć, nie umierać w tej zonie. O, świetnie! I ja, o, dobra, okej, mogę podnieść. Dwa bandaże. O, przynajmniej odzyskałem mniej więcej to, co musiałem zużyć na szczury. Dobra, F5, lecimy dalej. Coś czujesz, zaczynamy się zbliżać. Nie, no, czy to są miejsca, w których mogą być ludzie? Jeszcze mi się chyba nie wydaje. Ale nadal wolę sobie kucnąć i o... Tyle by było, kurwa, skucania. Dziękuję bardzo za uwagę. Nie widzę typa. O, kurwa, no nie widzę ich, nie widzę ich. Na chuj mnie ta latarka, jak gówno przez nią widzę. O Jezus Maria. Mamy wychylanie w ogóle na dwóch przyciskach, na których wychylanie nigdy, kurwa, nie powinno być. Mówiliście mi, żebym przebindował, aczkolwiek wtedy pewnie nie będę w stanie się optymalnie... Chociaż nie. Wiecie co? Pierdolę to. Opcje. Sterowanie, ustawienia klawiatury. Wychylanie się na lewo i prawo podczas celowania, albo nie tylko podczas celowania, jest na Z oraz C. Nie wiem, jak poroniony umysł to w ogóle wymyślił, ale przebindujmy to na Q... Tak, tak, tak. Pole szybkiego dostępu 1, a tutaj jest pole szybkiego dostępu 3. Okej, 1 i 3. To musimy teraz znaleźć pola dostępu. A, tararana, przesuń latarka. Pola dostępu. Gdzie są tutaj? Pole szybkiego dostępu. Tutaj będziemy robili sobie Z, a tutaj będziemy robili sobie C. Więc muszę tylko pamiętać teraz, czym się leczę, a czym się wychylam. No bo tak. O! Gdzie są teraz ci ludzie? Ja muszę naprawdę tutaj jakiś sensowny sposób na walkę sobie wymyślić. O! Już! Już się, kurwa, zaczęło dobrze. Wychylam się zamiast użyć bandaża. Niech to mnie trochę podleczy. Gry teraz nie zapiszę. Ale autentycznie ja nie widzę, kurwa, tego chłopa. Ała! Dobra, wiem. Ała! Jeszcze z lewej! Kurwa, jaki ostrzał dostaję! Nawet moje wychylanie gówno daje. Czy tam był jeden? Czy ten celownik nie przeszkadza mi bardziej niż pomaga? Czy ja nie chciałbym sobie wziąć lunety, którą mam na moim drugim karabinie? Spróbujmy. Może z tym troszeczkę lepiej mi tutaj pójdzie? Jeżeli ja się tutaj, wiecie, lekko wychylę. O! O!
Ja pierdolę, ledwo żyję, krwawię i umarłem. Ja nie potrafię przeprowadzać kurwa walk w tej grze. Jestem upośledzony balistycznie. Nie potrafię innego określenia na to znaleźć, naprawdę. Nie widzę ich, to jest najgorsze. Jasne, strzelaj Tivor headshoty, wtedy będzie zajebiście. Wiecie, jaki jest problem? Trzeba widzieć wroga, żeby nakurwiać headshoty. Czy ja powinienem jeszcze bardziej podnieść sobie kurwa tutaj oświetlenie? Ale hej, jestem bogatszy teraz o wiedzę na temat jednej rzeczy. Zaraz za rogiem są tutaj wrogowie. Tak więc być może, czy uda mi się tutaj przekraść? Pewnie nie. Tutaj przedtem byłem, wiecie, powstały. Czy ja mam tą latarkę włączoną? Nie, to nie jest włączona latarka, to jest włączona. Wyłączmy ją! Czy tutaj stealth, czy podejście ciche ma jakikolwiek sens? Oto jest moje pytanie. Nie! Widzicie? Ten skurwysyn momentalnie zaczyna mnie zauważać. To nawet w ogóle nie jest dyskusja. To jest kurwa koniec. Jak kurwa dużo życia ma ten chuj! Czy ja mam przebindowane już przyciski? Tak, mam. O Jezus Maria. Dobra, wiecie co? To nie jest chyba czas na pojedyncze strzały. To nie jest czas na brak latarki. To jest czas na napierdalanie tak mocno, jak tylko będę w stanie napierdalać. Ale po raz kolejny. Nie widzę ich nawet. Tu jest jeden. Kurwa mać, widzicie to gówno? Ile oni mają życia? Rzucają we mnie jeszcze granatami. Wiecie co, ja też kurwa mam granaty. Gdzie są moje granaty? Je się jakoś ekwipuje? Upuść? Nie. Jak się rzuca granatem? Je? Jak się kurwa rzuca granat? Dobra, krok pierwszy, przyładowanie. Oni ewidentnie są w tej chwili w pozycji, w której nie są w stanie mi zagrozić, nie są w stanie tutaj wejść. Więc tak długo jak ja nie dam się zajebać, to będę mógł zajebać ich. Ale sterowanie, jak się rzuca kurwa granat? Idź, skacz, kucnij, czekajcie, walka i odkrywanie. Wyceluj oddech, o! Jak? Ja muszę wybrać granat w takim razie? Moment, czy ja muszę po prostu użyć taba? Użyć taba, żeby wybrać granat? A, użyć taba, wybrać granat, co? Dobra, chłopaki, nie wiem, gdzie tam jesteście. Tam. Bum. Dobra, słyszałem jakieś... Może to podziała. Tam był jeszcze jeden chłop, nie jestem pewien, czy go jakkolwiek trafię w tej chwili. Tutaj jest strzelba. Strzelba mi się teraz średnio przyda. Tutaj mamy naszego karabajna. Tam jednego widzę. Chyba nie żyje, chyba nie żyje. Tak mi się wydaje, że nie żyje. Leci granat odłamkowy. Pierdole, to my się wycofajmy jeszcze bardziej. Jeszcze jedna apteczka. Może lepszym wyborem byłaby w tej chwili kiełbasa. Ale w dupie mam tą kiełbasę. Gdzie oni kurwa są? O, widzę go, ale oczywiście jednocześnie umieram. Przeładowanie zatem. Całą masę pocisków zużywam na walkę z nimi, naprawdę. Są takie kurwa gąbki. Chłopie, Scrap Daddy to mógłby się od ciebie uczyć. O! Chyba nie żyją, chyba nie żyją. Czy tutaj było ich więcej niż trzech? Nie mam zielonego pojęcia. Trzech na pewno pilnowało tego jednego miejsca, ale kto wie, czy kolejnych trzech zaraz mi się tutaj kurwa nie pojawi. Cholernie dużo amunicji zużywam na walkę. To jest jedna rzecz, która mnie strasznie denerwuje w tej grze, że zasoby są tak bardzo rzadko dostępne. Ja chciałbym, wiecie, wziąć pistolet i jak kurwa prawdziwy szef napierdalać headshot za headshotem i szczęśliwym po prostu być, bo oni giną momentalnie. Ale problem jest taki, że naprawdę trafianie w głowę nie jest łatwe, szczególnie kiedy mamy taki odrzut, kiedy mamy lunety, które ewidentnie mogą nas jakoś zawieść. Faktycznie mogę rozładować ten karabin i go po prostu zgarnąć. A skąd mam wiedzieć, czy on nie jest jakby bardzo zdatny do użytku i sprzedaży? No właśnie, o widzicie. Ja normalnie sobie go mogę wziąć i zajebiście. Dobra, paru wymordowałem. Czy oni mieli hełmo, kasko, maski, które są zajebiste przeciwko pociskom? Potencjalnie tak. Dużo wrogów, co? Dobra, ale możemy sobie pozgarniać wszystko, co mieli przy sobie. Wątpię, żeby jakkolwiek miało to, wiecie, odpracować mi ilość zasobów, jaką musiałem zużyć na nich. Ilu ich tu było? Trzech! Trzech skurwysynów sprawiło, że straciłem połowę mojej amunicji. Czy jakby to, co ja w tej chwili robię, doprowadzi mnie zaraz do sytuacji, w której będę miał przejebane? Jest taka duża szansa. Ale wiecie co, nie poddajemy się, idziemy przed siebie i walczymy. Wrogów kolejnych tutaj nie widzę. Jeżeli cokolwiek miałoby się opowiadać za tym, żeby obniżyć poziom trudności, to jest to po prostu fakt, żebym się nie wkurwił, że ja cały czas chodzę po prostu goły. Ponieważ jeżeli dojdę do momentu, w którym nie będę miał nic i będę musiał, nie wiem, chodzić na kuckach i nakurwiać ich nożem, będę niezwykle niepocieszony. Odłóżmy to tutaj, jestem już troszeczkę przeciążony. Czegoś bym się, szczerze mówiąc, pozbył, ponieważ no już tego za dużo przy sobie noszę. Upuśćmy dwa te karabiny. Jak pojebane to musi być, jeżeli zobaczycie takiego Boba, który jest cały pokuty apteczkami i obłożony bandażami, który jeszcze ma przy sobie 7 jebanych karabinów, ponieważ niesie wszystkie na sel.
Już w tej chwili mam ich przy sobie niemało, ponieważ jeden, no tego akurat używam, jeden, dwa, trzy, cztery, jeszcze strzelba dodatkowa, tutaj zwykła strzelba, komedia. Jakby na to nie spojrzeć, to jest to komedia. No ale cóż, zastanawiałem się, czy mogę zrobić to po cichu. Powiedzmy, że organoleptycznie doszedłem do wniosku, iż nie, ponieważ kurwa jak niby, momentalnie zaczęli mnie znajdywać, wydaje mi się, że byłem w cieniu i wydaje mi się, że miałem, znaczy nawet nie wydaje mi się, na pewno miałem wyłączoną moją latarę, więc o chuj chodzi, dlaczego oni mają po prostu nocny wzrok super nietoperza, nie wiem, ale wiecie co, na pocieszenie ojebię sobie kiełbę, żeby mi zniknął głód, trochę mi to akurat życie odnowi, tutaj elektryczność też próbuje mnie zajebać na każdym kroku, te drzwi są nieotwieralne, więc F5 do przodu. Czy ta gra ma więcej szybkich zapisów, czy ta gra ma jeden szybki zapis, który po prostu w durny sposób ciągle nadpisuje? Dobre pytanie. Szafeczki! Okej, trochę śrutu, to mi się podoba. To jest w ogóle Herkules? Co to były, jakieś tabletki wzmacniające? Przedtreningówka? Super dzik napierdalacz? Kombinezon odkrywcy! O kurwa, kombinezon odkrywcy, to może pozwoli mi coś odkryć ciekawego. Nikt nie słyszał na szczęście, jak rozpierdalam tą skrzynkę. Ulala, panie Dziejaszku, 21 700 warty kombinezon odkrywcy, to ja to biorę. Wszystko pod każdym kątem jest lepsze. Nawet ochronę fizyczną ma większą. Czy ja nie chcę, no nie, czy ja chcę się czegoś w tej chwili pozbyć? Ile to jest warte, jakbym chciał sprzedać? No to 12 tysięcy, to akurat 2800. Upuśćmy jeden karabin. Nadal jestem przeciążony. A co to w ogóle jest dokładnie? Druga generacja leku zwiększającego siłę. Maksymalny ciężar na całe 5 minut. Świetnie, no te 5 minut to mnie niestety nie za bardzo teraz bawi. Czy ja chciałbym ojebać sobie kolejną kiełbę na przykład? Ile waży jedna kiełbasa? Muszę ojebać dwie kiełbasy, jestem w tej chwili dokładnie na mojej nośności. Widzieliście kiedyś stalkera, który... Nie, nadal kurwa jeszcze chyba jakiś chlebek musiałbym zjeść, żeby nie być przeciążonym. Teraz, udało się, fantastycznie. Ale niestety oznacza to, że nie, oznacza to też, że nie mogę podnieść już ani jednej rzeczy, bo będę totalnie przeciążony. Nie, nie. O, a, scenka. Spawacza spotkamy tutaj w randomowym pokoju w podziemiach? Oj, drop the gun. Tak. Who the fuck are you? Who'd you sell Herman out to? Ha, you got some nerve, mate. Breaking into a military base? Raising hell, and now you're pestering me with questions. Shit, I should shoot you right here and be done with it. When was the last time you cleaned that thing? Kim's gonna misfire a lot if you don't take care of him. Well, I'm a lucky guy. Wow, your stove's on fire. What? I gonga w kaczan! O kurwa, tak! To jest czarnobelskie kung fu! Rad fu! Mógłbyś, byku, włączyć latarkę do tej rozmowy. Nawet nie widzę szczegółów w pierdolu, który mu spuszczamy. O! Halo! Gdzie Quick Time Event? Broń się! Where's my fucking scanner? PMs tend to misfire a lot, if you don't take care of them. Well, I'm a lucky guy. Funny. Chłop myślał, że mnie chlebem zabije. I'm a nobody. I just put anomalies on a map. Sure, I sold stuff on the side to guys like you, but that's it. Nestor runs the scanner business. Nestor? He's the one you should be talking to. The kingpin of garbage. The huge pile of trash, you can't miss it. It's north of... Heimlich Nogo? Goddamn bread. Thanks, mate. Nestor. North of Zalesia. Oh. Hang on. Did you get busted? Listen, I didn't betray Herman. I've sold some people out in my day. But not you guys. O kurwa, jeszcze czajnikiem we mnie rzuca. Co za pajac. Chyba się pożegnasz z życiem. Strzelaj z nokautu i, a wiecie co, znaczy kurwa, zamordowałem co najmniej 3 osoby idąc do niego, ale na razie go znokautuję.
jeżeli gra mi fabularnie daje decyzję, czy go zabić, czy go znokautować, to może wiecie, nie pokazujmy tutaj po sobie jaki z nas morderca. Załóżmy, że cała reszta rzeczy, które się tutaj dzieją, to jest dysonans ludonarracyjny, czyli nie do końca zgodne jest to, co reprezentuje nasza postać fabularnie, a co dokładnie robi fizycznie poprzez nasze ręce. No bo Nathan Drake nigdy nie zamordowałby 400 osób, a potem jakby próbował osiągnąć jakieś inne swoje cele. Przepraszam, czy ktoś mnie tutaj teraz będzie ścigał? Znaczy, jestem w środku bazy przeciwnika. Zakładam, że odpowiedź brzmi tak, ale miło by było, gdyby to, powiedzmy, było takie delikatne. To było całkiem delikatne. Okej, okay, no i widzicie, takie headshoty to jest mój mokry sen, żeby cały czas mi wchodziły, ale nie jest to aż takie proste. To rozładujemy, weźmiemy to. A chuj, dobra, niech będę przeciążony. Wyjebałem tam jeden karabin. Jeżeli wyjście stąd nie będzie niesamowicie skomplikowane, to nawet chciałbym wrócić i wziąć te karabiny, ale nie wiem, jak to się wszystko tutaj układa. Wątpię, żeby nasz przyjaciel miał mieć tutaj sposób na szybsze wyjście z tej lokacji. Ale co my tutaj mamy? Poprzeszukujmy całe to miejsce. Konserwy, jedzenie, tutaj kettlebellsy. Świetnie, gościu nawet poświęca czas na trening. No, trzeba dbać o siebie w zonie. Światełko mogę włączyć, amunicja, pistolety, bandaże. Nie masz czegoś pod łóżkiem jeszcze, skurwysynu, oprócz niesamowitych ilości alkoholu? Same najlepsze cechy człowieka reprezentowałeś, panie Spawarz. Znaczy, w sumie dalej reprezentujesz, bo jeszcze żyjesz. Najlepsze jest to, że tego znokautowałem, ale jego ziomka obok odstrzeliłem bez mrugnięcia okiem. Nawet się, kurwa, chwilę nie zastanawiałem. Oj, oj, oj. Ciężkie jest to życie w zonie. Tyle decyzji trzeba podejmować. Czy to nie jest w ogóle do podniesienia? To totalnie jest jakaś wuda, którą mógłbym podnieść. Ile ja mam życia teraz? Halo, nie wiem, czy jeść kiełbasę, czy nie. Dobra, jolo. F5 i do przodu. Jak wygląda w takim razie teraz nasze zadanie? Musimy pójść na wysypisko. Wyjdź ze sfery. No, świetnie. Macie jakieś podpowiedzi na temat tego, jak wyjść ze sfery? Czy powinienem wracać drogą, którą tutaj przyszedłem? Ponieważ coś czuję, że jeżeli zacznę iść dalej w tamtą stronę, to wejdę do samego tej sfery. Środka. Czy chcę to robić? Czy będzie to dobra decyzja? Czy dam radę jakkolwiek sobie tutaj poradzić? Czy chcę mieć włączoną latarkę? Czy ma to znaczenie, bo oni i tak mają, kurwa, wzrok nietoperza i zobaczą mnie w każdych warunkach? No co się tutaj odpierdala? Mam szczere poczucie, że powinienem stąd wyjść tą drogą, którą tutaj przyszedłem. Może nie jest ona krótka, może nie jest ona prosta. Nie jestem w sumie pewien też, czy ona nie była w jakimś stopniu tak ułożona, że mnie, wiecie, wydupcy to i po prostu nie dam rady. Jest też taka możliwość. Kurwa, ale głowa weszła. Tam jeszcze jeden siedzi. Kurwa, kolejny! Teraz trzech pod rząd z tym jebanym pistoletem! Na dodatek będąc przeciążonym. Słyszałem za to niestety dużo negatywnych rzeczy na temat tego, jak wygląda walczenie w takich warunkach, w jakich obecnie jesteśmy, ponieważ, uwaga... No cóż, przeciwnicy podobno respawnują się tutaj normalnie, kurwa, falowo. W sensie jeden za drugim. Dobra, to rozładujemy, weźmiemy to. To też mogę sobie pewnie rozładować, albo i nie do końca. Tutaj możemy wszystko zgarnąć. No dobra, jolo! Trzymam kciuki, że nie będzie mi tutaj przychodziło 700 przeciwników jeden po drugim, a ja dam radę po prostu przez nich się przewalczyć i wyjść może frontową drogą. Ale tak, wydaje mi się, że to są dokładnie ci, którzy też próbowali mnie zajebać, kiedy sobie podróżowałem tylko w okolicach tej jebanej sfery. No to teraz ja przyszedłem im do domu i robię rozpierdol. Ale słyszałem historię o tym, jakoby tutaj niestety cała ta lokacja działała jak symulator obronienia się przed falami przeciwników. Nieważne ilu zabijesz, zawsze przyjdą kolejni przez skopany cały ten system A-Life. Tak więc mam pewną nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu będzie w miarę okej. Okay. To było chyba jęczenie tylko zawiasów. Ja myślałem, że tu jęczy jakiś przeciwnik. Kolejny granat tutaj mamy. Dobra, tam są schody, żeby wyjść wyżej. Oj, kurwa, jak ja tutaj się dostanę na, wiecie, parter całego tego miejsca, będę miał przejebane, absolutnie. Nie mam co do tego wątpliwości, ale jolo. Szybki zapis do przodu. Czy jakby pójście tą drogą będzie warte tego, przez co będę musiał się przewalczyć, to się zaraz okaże. Ta-ra-ra-ra-ra-ra, stalkerem być, cudowna przygoda. Rozpierdolą mnie... Oj, 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 dobra, okej. Okay. To nawet, że się udało. Nawet nie będę, kurwa, udawał, że próbuję się tutaj jakkolwiek skradać, ponieważ dawno już ten plan musiałem porzucić. Rozładowałem sobie za to karabin na szybciutko. Tutaj mogę wziąć wszystko. Nie widzę tam kolejnych.
Rozładujmy zatem tego. Tego mogę podnieść praktycznie wszystko. Trochę do pistoletu, trochę do tego, tego, tamtego. Okej, zaraz będę musiał się chyba na inną broń przerzucić. Strzelanie, szczerze mówiąc, tutaj za pomocą naszego pojedynczego strzału jest całkiem niezłe, ale niestety niedługo skończy mi się, kurwa, totalnie do tego amunicja. Tego to ja się mogę pozbyć, ale już go rozładowałem chyba, więc powinno być okej, ale zaraz zobaczymy na ziemi. Weźmy sobie nasz drugi karabin na czwarte miejsce, ponieważ on trochę więcej amunicji ma. Kurwa, i to ile? Oni do tego mają, kurwa, tak dużo amunicji cały czas, a ja tego nawet nie wykorzystuję, ale dobra, na razie pobujajmy się z tym. To nie działa tak źle. Jak trafiam w głowę, działa o wiele lepiej, ale musiałbym jeszcze trafiać w głowę, żeby... O! O, kurwa, nie zauważyłem gnoja! Okej, to jest czas na lunetę. Wiecie, co jest, kurwa, głupie? Że ta gra ma system automatycznego wychylania się, kiedy jesteśmy blisko jakiegoś covera, co niestety czasami nam potrafi rozdupcyć rozgrywkę, a nie nam w niej pomóc. Tam był jeden skurwy... Oho! Moment. Halo? Próbuję go, kurwa, wypatrzeć. O! Okej, dobra, nie było na co patrzeć. Świetnie, jeszcze muszę sobie bandaża zajebać teraz, bo krwawie. Cztery kolejne pociski i mam przejebane. Raz go, kurwa, widzę, a raz nie. Może on się raz po prostu pojawia, a raz nie. Dostał w głowę. O kurwa, co za perfekcyjny strzał. Czy... O! O, czy mu granat wypadł z ręki? Tak powinienem to interpretować? Nawet nie wiem. Dobra, pojedyncze strzały są fajne. Nie można teraz zepsać gry. Oczywiście, że nie można. Pojedyncze strzały są fajne, ale jednak w sytuacji otwartego, kurwa, pojedynku lepiej chyba mieć możliwość strzelania szybciej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale okej. F5? Nie, nie można nadal zapisać gry. Czy to oznacza, że wrogowie są w pobliżu? Tak zwykle interpretuję brak możliwości szybkiego zapisania. Co się tutaj dzieje? Są tutaj kolejni ludzie? Na pewno jakby w tej chwili ludzi nie widzę, ale nie oznacza to, że ich tutaj teraz nie ma. Kurwa. Dobra. Przyłączmy się jednak na full auto w tym karabinie, nawet jeżeli miałaby... Chociaż nie, wiecie co, YOLO. Muszę się nauczyć strzelać po prostu takimi one-tapami, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to czeka mnie masa nieprzyjemnych przygód idąc w przyszłość. Oczywiście, jakby niestety, znaczy stety, niestety, gra ta bardzo tutaj propaguje ostrożne granie, znaczy wczuwanie się w sytuację, w której jesteśmy, czyli po prostu automatyczny jeden strzał. Czyli najpierw, zanim zaczniesz przeszukiwać przeciwników, byku, to się upewnij, że nikogo, kurwa, nie ma dookoła, ponieważ gra ta nie posiada... Nie posiada systemu pauzowania, kiedy sobie otwierasz ich ciała. Tak więc lepiej się miej, kurwa, na baczności, bo jak nie, to po prostu umrzesz, kiedy będziesz przeglądał, ile kiełbas ma chłop w swoim ekwipunku. Ja pierdolę, ja jestem po prostu w samym środku wszystkich ich budynków. To jest proszenie się, kurwa, o tragedię. To jest jakieś lobby, zaraz się okaże, że jest ich tutaj 15. A ta eksplozja była czym? Czy to była próba walki ze mną, czy tak po prostu sobie detonują rzeczy dookoła? Nie wiem, w którą stronę w ogóle się udaj. Czy to jest... To jest, kurwa, główny jebany plac. To jest, kurwa, główny plac tej lokacji. Ja nie dam rady przebiec przez nich wszystkich. Nie ma takiej opcji. Musiał... O, kurwa. Dobra, teraz już w ogóle nie mam opcji na nic. Jak to jest być zjebanym? Zapraszam na mój TED Talk. Wiecie, co jest, kurwa, też tutaj do wzięcia pod uwagę? Opad pocisków. Ja widzę, jak one opadają. Widzę dosłownie, jak lecą. Cholera jasna. Okej. Szybko jeszcze raz w głowę. Ty, kolega mu, kurwa, przebiegł i ściągnął ogień na siebie. Mam zero pocisków w tym. Dopiero to zauważyłem w ostatniej chwili. Potrzebuję jeszcze jednej apteczki albo jakiejś naprawdę potężnej kiełbasy. Dobra, jestem tutaj schowany. Próbuję się tutaj wychylać, by jak najmniej pokazywać, wiecie... A! Swoje ciało! Na szczęście powiedziałbym, że hitboxy ścian są tutaj całkiem, kurwa, nieźle... Widzicie, ile ich tam, kurwa, jest? To jest szalone! Przecież właśnie 10 osób chyba zabiłem jedna po drugiej, wydaje mi się. Próbuję tutaj... Aha, okej. Nie wiem, ilu ich tutaj jest! Ale mam jakieś takie jakby delikatne wrażenie, że nieważne, ilu zabiję, pojawi się więcej. Kurwa, mogłem sobie zapisać grę czymś więcej niż szybkim zapisem, kiedy załatwiłem temat z tym spawaczem. Czy ja powinienem był, kurwa, wyjść kompletnie inną drogą? Mam obawę, że tak. I byłoby lepiej. Skurwysyny z tymi maskohełmami przepotężnymi.
Tyle pocisków potrafią na klatę przyjąć. Znaczy na klatę, właśnie nawet nie na klatę, na głowę, kurwa! O chuj, a ja się muszę potężnie uleczyć. Oj, najlepiej jeszcze bandaża zużyć. Dużo bandaży znajduje, mniej apteczek. Mogłem najpierw użyć tego bandaża, ponieważ zmarnowałem troszeczkę efekt apteczki. Nadpisując go lekko. Tutaj widzę kolejnego jebańca. O! Pięknie odjebany. Wiecie, co jest najgorsze? Tutaj ludzi pewnie jest od zasrania, a ja będę musiał ich wszystkich pomordować. Znaczy, nie przeszkadza mi to, że będę mordował ludzi. Przeszkadza mi to, jak bardzo inni ludzie będą mi przeszkadzali w lutowaniu tych ludzi. O, tutaj jeszcze jednego mamy. To AI jest jakieś spierdolone. Ja tutaj morduję jego kolegów, a on po prostu odwraca się do mnie tyłem i kurwa patrzy. To jest wasza taktyka? O, panie, ile tego tutaj jest. Dobra, rozładuj. Nie mogę tego... Nie... Ja muszę to wszystko robić double klikiem, ponieważ to jest jedyny sposób na przenoszenie chyba tych rzeczy, albo nie ogarniam jakiejś kontrolki, która jest tutaj dla mnie dostępna cały czas. Bo chciałbym na przykład z shiftem to móc klikać, żeby przenieść, jak w Minecrafcie. To jest perfekcyjny system. Ale na razie wygląda to tak, że muszę wszystko dwuklikiem robić, ponieważ nie chcę zabierać tej jednej gównianej broni, chociaż nie wiem... Co to był za odgłos? A to odgłosy świata zaczęły mi się odtwarzać w momencie, kiedy przekroczyłem próg drzwi. Deszcz jeszcze, kurwa, pada. O, świetnie, mamy noc. Super, to jest ostatnia rzecz, której, kurwa, teraz potrzebowałem. Nie chcę żadnego sierżanta podnosić. Jedyny sierżant, jaki mi się podnosi, to jest każdego poranka. Okej. Tararararara. Czy tutaj są jeszcze jacyś ludzie? Czy ja mogę teraz stąd po prostu wyjść? Nie mam zielonego pojęcia. Zapiszę sobie grę w ten sposób. Pozwoli mi?